Michał Kryliński, Bankier TV, a w studiu Piotr Kuczyński. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie Piotrze, chciałem... Myślałem, że po urlopie odpocznę przez dwa dni, no. A tutaj wczoraj pierwszy dzień po urlopie i nie odpocząłem. Dokładnie. Był, krążył żart, że banki centralne czekają na Pana powrót. Wróć Pan z urlopu, SNB odpaliło, prawda. To może jednak trzeba było zostać. No może jednak. Chciałem przekornie zacząć od Stanów Zjednoczonych. No, dane, umówmy się, nie najlepsze, ale... Tak czy inaczej nie unikniemy tematu. Dane zróżnicowane. Gorzej te reakcja na wyniki spółek. No jak wiemy, w poniedziałek Alcoa odpaliła ten sezon raportów kwartalnych i raporty bankowe, te wczorajsze, były przyjęte no, niezbyt dobrze. Intel wczoraj po sesji też raczej rozczarował prognozami. No i w ogóle jakaś taka nerwowa atmosfera, widzę, jest na rynkach od początku roku. Znaczy, no to nie odkrywam żadnych tajemnic, bo to wszyscy widzą, że jest bardzo nerwowo. Duża jest zmienność, rynki nie mogą znaleźć kierunku. Indeksy w Stanach chodzą około średniej 50-sesyjnej, raz w górę, raz w dół. Ale tak jakby się chciało to wywrócić. No. No pretekstów do radości i do ciągnięcia optymizmu z przełomu roku raczej brakuje. No a wczoraj widział Pan, co było w Europie? Ponad 2% wzrostu indeksu? Przy 1,5% spadku euro-dolara oczywiście, bo decyzja SNB została potraktowana jako potwierdzenie, że Europejski Bank Centralny w 100% odpali to QE, czyli skup obligacji. No, styczeń będzie wyjątkowo ciekawy w tym roku, ale jeszcze po drodze jeszcze oczywiście wybory w Grecji. Tak, znaczy, no nie po drodze. Wpierw będzie 22, czyli za tydzień w czwartek mamy posiedzenie ECB, a za tydzień w niedzielę, czyli 25, mamy wybory w Grecji. Czyli przy tym układzie może być jeszcze ciekawiej, gdyby Mario Draghi poczekał. No niech poczekał. Pan takich rzeczy nie mówi. Ciekawie, bo jeżeli, w tym jeżeli Syriza wygra w Grecji i utworzy rząd, on może wygrać i nie utworzyć rządu, ale i utworzy rząd, to może być niezwykle ciekawie. Część analityków już uspokaja, że oczywiście populizm populizmem, ale te hasła zmiękną, jak tylko ludzie z Syrizy usiądą do rządzenia i okaże się, jest, że nie to jest bardzo to prawdopodobne. Jest to bardzo prawdopodobne, więc zobaczymy, co się będzie działo. No, może być nerwowo, bo jeżeli, wie Pan, wiele razy okazywało się, że opłaca się jednak obietnic wyborczych dotrzymywać. Nawet tych wydawałoby się nierealnych, bo to procentuje w dłuższym okresie. Co zrobi Syriza? Nie wiem. Syriza to jest zlepek partii lewicowych, bardzo lewicowych, lewackich, różnych, ale to jest zlepek partii. To może być trudne do sterowania, może być trudne do podjęcia tak zwanych rozsądnych decyzji. No i pytanie, co wobec tego z Niemcami? W teorii pogodzeni z potencjalnym Grexitem, w praktyce no to na pewno nie będzie miłe dla budżetu. Nie. To opowieści, że oni są przygotowani. Z jednej strony się mówiło, że są przygotowani, jak na urlopie czytałem takie rzeczy, a z drugiej strony pani Merkel powiedziała, że nie, Grecja nie wyjdzie ze strefy euro. Zobaczymy, co się będzie działo. Według mnie docelowo Grecja powinna wyjść ze strefy euro. Czy to akurat teraz, czy kiedy indziej, ale powinna. No, pojawiają się oczywiście z kolei greckie głosy, że to może czas pójść do Niemców po pieniądze i jeszcze za drugą wojnę światową. Odszkodowania, ale to już dawno był ten pomysł, to już rok temu słyszałem o tym, że odszkodowania. No oczywiście to jest nierealne. No to mniej więcej tak samo jak Niemcy, którzy ruszyliby po greckie wyspy. No też był taki pomysł, no chyba jakoś kupili nawet. Panie Piotrze, no nie da się uciec przed frankiem, obawiam się, do przyszłego tygodnia co najmniej, chociaż jak spojrzymy dziś na kurs, nie ile? Jest może 4,30 czy 4,16? No tu zależy oczywiście. Bo jak wyjeżdżałem, było 4,30. Spojrzeć, jak wyjeżdżałem rano, było 4,16. No tak jak wczorajszy dzień nie był najłatwiejszy. 3-4% zmiany w tej chwili na frank złoty. 4,27. No 4,27. No, czyli blisko 4,30 się stabilizuje. No cóż, no decyzja była oczywiście nieoczekiwana. Oczywiście nieoczekiwana, to jest jasne. Według mnie została, to czy słusznie, czy niesłusznie podjęta, to jest osobna sprawa. Może słusznie, można tutaj dyskutować. Na pewno została w zły sposób przeprowadzona. No nie może być tak, że dwa dni wcześniej wiceprezes banku szwajcarskiego mówi, że to 1,20 do euro to jest niewzruszone, a dwa dni później się okazuje się, że jest likwidowane. No to, to są kpiny. To wiarygodność banku szwajcarskiego legła w ruinach całkowicie. Pan Jordan powinien się podać do dymisji. Taka jest prawda. Złośliwość nakazywałaby sprawdzić tak naprawdę, kto i jak ustawił się na parach walutowych. No tak, niektórzy mówili, że żona pana Jordana, o ile ma żonę, mogła nieźle
nieźle na tym zarobić. No ktoś mógł na tym na pewno nieźle zarobić. Ja nie wierzę, żeby to było tak, że nikt na tym nie zarobił, nikt nie wiedział. Są kolosalne pieniądze do zarobienia. Generalnie można powiedzieć, ja dzisiaj słyszałem pana Jankowiaka w radiu, w TOK FM-ie, który mówił o strukturze banku szwajcarskiego, Centralnego Banku Szwajcarskiego. To była rzecz dla mnie nieznana, a niezwykle ciekawa. Okazuje się, że ten bank ma kilka tysięcy udziałowców. Podobno 2000 udziałowców. Kantony, osoby prywatne, różne. Udziałowcy co chcą mieć? Chcą mieć zyski, prawda? A podobno za 2013 rok bank miał 9 miliardów franków straty, a za zeszły rok no dobrze ponad to, czyli dwucyfrowka. Skończyła im się cierpliwość. I zaczęli się bać tego, co się stanie, jeżeli Europejski Bank Centralny odpali ten zakup i euro zacznie dalej tracić. Wtedy napór na franka będzie jeszcze większy i do tych 500 miliardów franków wydrukowanych w celu obrony tego 1,20 będą musieli dołożyć następne kilkaset. No i się po prostu przestraszyli, wpadli w panikę. Ja nie widzę innego wytłumaczenia. Panie Piotrze, to kiedy obstawiałby pan, że panika wobec tego się skończy? Czy już powoli znaczy, kluczowe jest przyszły tydzień. To znaczy i Europejski Bank Centralny i reakcje rynków, bo to jest nawet jak uruchomi, to może się okazać, że euro zacznie zyskiwać na przykład. Bo już dyskontowane jest to, że uruchomi. No, co może być jeszcze niżej? Więc może być tak. I wybory w Grecji. To są dwie rzeczy, które są groźne. Groźne, które mogą spowodować ewentualny ruch znowu do franka, do umocnienia. Z drugiej strony jestem głęboko przekonany, że tą SNB, czyli Bank Szwajcarski, to w swoim komunikacie zawarł, że on będzie aktywny na rynku. To, że nie ma tej podłogi, tego 1,20, to nie znaczy, że on nie będzie interweniował. On będzie interweniował i należy czekać w najbliższych dniach kilku, bo na razie poczekają, aż rynki same się jakoś ustabilizują, na jakieś interwencje i myślę, że doprowadzi to do euro-frank do poziomu około 1,10. Nie jeden parytet, który teraz jest, a powiedzmy 1,8, 1,9, 1,10, coś koło tego. Czyli u nas 3,90 parę. No, o tak. Tak czy nie, i na to bym liczył w optymistycznym scenariuszu. To znaczy, jeżeli Grecję nie zawiecie i ECB nie zawiecie. Kardiolodzy po wczorajszym dniu tak czy inaczej podejrzewam, że będą mieli dosyć dużo pracy. No ale tu wobec tego pytanie, co po naszej stronie minister Szczurek, Marek Belka, Rada Polityki Pieniężnej? Oni na razie nic nie zrobią, to jest oczywiste i dobrze zresztą, że nic nie zrobią, bo to nie jest, to są kursy krzyżowe. To co widzimy na frank złoty wynika z tego, co widzimy na euro frank. No i tyle. No to co może pan prezes Belka zrobić? Nic, pan Szczurek, nic. Ja się obawiam tego, co wymyślą politycy, bo niewątpliwie coś wymyślą. To prawda, pana Seinfelda wczoraj słyszałem, który mówił, że nie będą pomagać kredytobiorcom, czyli nie wiem, czy to jest głos PO, tego nie wiem, rok wyborczy, proszę pamiętać. Na pewno politycy wymyślą, jestem przekonany, że PSL coś wymyśli, jakieś coś, żeby pomagać kredytobiorcom. I to może być groźne dla banków, między innymi dlatego tak się one wczoraj posypały, te ceny akcji. To nie tylko dlatego, że jest zagrożenie złymi kredytami. No, większość tych ludzi, których zadłużona w euro, to są ludzie nieźle zarabiający. Większość. No, kiedyś się szacowało, że w tym 3,50-3,60 około 20% z nich ma problemy. No to teraz będzie miało 30% z nich problemy. To banków nie przewróci. Ale jeżeli ktoś wpadnie na jakiś genialny pomysł, żeby obciążyć bankami jakimiś dopłatami czy jakimiś zmianami umów kredytowych. Albo przesunąć chociażby do spłaty po kursie zawieranej z na przykład przedwczoraj. Umów. Na przykład przedwczoraj. No już nie się szukajmy daleko. Czyli inaczej mówiąc, nie po 4,30, a po 3,55. Prawda? Żeby już nie szukać 1,20. No to o tym już w ogóle nie mówmy. Więc taki ruch powodował potężne straty banków, więc ja się tego troszkę boję, bo to by było niedobre. Zresztą banki by się z czasem na nas to wszystkich odbiły i tak byśmy wszyscy wtedy za to zapłacili. Jest sytuacja trudna. Okazało się, to jest śmieszne, ale tak się okazało, że w listopadzie to, co podjął rząd Orbana, to słusznie podjął decyzję i teraz Węgrzy mogły tylko błogosławić Orbana, bo przypominam, co to była ta druga decyzja. Pierwsza była taka, jak masz pieniądze, to spłać cały kredyt po kursie, po którym brałeś. Na to trzeba było mieć pieniądze, albo trzeba było wziąć nowy kredyt. Okej.
A ta listopadowa była taka, że możesz przewalutować, właściwie musisz przewalutować kredyt walutowy, frankowy po kursie z początku listopada. Banki się na to zgodziły, kredytobiorcy nie mieli dużo do gadania, przewalutowali, nie wszyscy byli zachwyceni. No ale teraz są zachwyceni, prawda? No oczywiście. Panie Piotrze, pytanie od Bartka, czy, no wracając trochę właściwie do polskiej giełdy, czy banki pociągną WIG20 w kierunku na 2000 punktów lub niżej, zagrożone obcięciem lub niewypłaceniem dywidendy oraz tworzeniem potężnych rezerw? Nie wiem, czy one będą potężne. Oczywiście niektóre banki będą miały rezerwy, to jest prześmieszne zachowanie, no niestety muszę to powiedzieć o swoim właścicielu, czyli PKS-a, który, jak dzisiaj przeczytałem, myślałem, że w ogóle nie ma kredytów walutowych, bo PKS nie udzielał kredytów walutowych, ale ma podjąć 4% kredytów walutowych. Dlaczego? No bo kupił BPH, który udzielał kredytów walutowych. No, czyli został zarażony tą chorobą troszeczkę. No ale ich strata PKS z tego powodu jest żadna, a i tak taniał. Także to idzie całym oczywiście najwięcej taniały te banki, które udzieliły dużej ilości kredytów walutowych. Dużo zależy od tego, co się będzie teraz działo na rynku walutowym. To jest oczywiste. Banki, jeżeli na przykład to, co ja mówię, w ciągu Grecja nam nie doprowadzi nie wiadomo do czego, ECB nie doprowadzi do też jakichś wielkich katastrof, to jestem przekonany, że w ciągu 2-3 tygodni będziemy mieli 3,90 parę znowu, znaczy nie znowu, ale 3,90 parę frank złoty. No i wtedy się uspokoi sytuacja i banki będą odbijały, czyli prowadziły indeksy do góry. No ale to ten scenariusz optymistyczny. Tak czy inaczej, nie będą miały chyba najlepszego roku, kumulacja wszelkiego rodzaju obostrzeń. No jest problem, no bo i stopy procentowe niskie, czyli i z obligacjami problem. No i banki będą miały w tym roku problem. Ratować powinna je poprawa sytuacji gospodarczej, która zwiększa popyt na kredyty. Może również będą musiały ściągać więcej pieniędzy z rynku, a w związku z tym być może lokaty nieco wyżej będą oprocentowane. No, miejmy nadzieję, jako oszczędzający. Panie Piotrze, czy RPP wobec tego w lutym i w marcu odważy się pociągnąć stopy w dół, czy tu już nacisk będzie za silny? Według mnie powinna to zrobić, jeżeli wszyscy walczą o to, żeby pieniądz był słaby. Nasz staje się powoli słaby, szczególnie do dolara jest słaby, co akurat niespecjalnie nam powinno odpowiadać, no bo inaczej by wpływała tania ropa, prawda, na naszą sytuację, gdyby złoty do dolara był silny, no ale jest słaby, w związku z tym ten wpływ słabej ropy, ta taniej ropy niestety jest zmniejszony. Do euro im słabszy, tym lepszy, no bo w tym pomaga naszym eksporterom. No, jeżeli chodzi o franka, to akurat to dla sfery makro nie ma najmniejszego znaczenia, ma znaczenia dla kredytobiorców, no to jest taki problem. Co RPP powinna zrobić? RPP według mnie jest z tyłu, no jest w dalszym ciągu, nie wiem, jak rozumiałem z wypowiedzi i komunikatu RPP po ostatnim posiedzeniu, kiedy nie zmieniła stóp, to w zasadzie prawie pewna jest obniżka marcowa. No to jeżeli prawie pewna jest marcowa, dlaczego nie zrobić jej w styczniu? Ja tego nie rozumiem, no, po prostu. No, oczywiście odezwą się głosy, że tym razem Marek Belka znowu próbuje dobić polskich kredytobiorców, jeśli zobaczymy kolejne osłabienie złotego. Panie tak. Piotrze, no standardowe pytanie oczywiście, łączone. Standardowe to o złoto. O złoto, o ropę i o złoto. Widzieliśmy odbicia, ale kiedy tak na dobrą sprawę skończą się spadki? Nie, tutaj nie ma metody. Przypominam, bo zawsze to przypominam, kiedy w 2000 w 2009 roku, czy 8? 8. 8 czy 9? 2008 był Lehman Brothers, w 2009 roku. W 2009 roku ropa ze 147 na $35 ropa WTI staniała w ciągu pół roku, prawda? Teraz mamy tam $45-46. Jedyne wsparcie, które zostało techniczne, to jest $35, to więc co ja dużo mogę powiedzieć. Wydaje mi się, że poniżej 35 nie zejdzie. Ale tak jak spadła z 147 na 35, a później wzrosła do 110, tak w każdej chwili może się to znowu stać, tylko trzeba uspokojenia na rynkach po pierwsze, po drugie świadomości tego, że gospodarka europejska wyjdzie z marazmu, a chińska zacznie się dźwigać. To, że chińska zacznie się dźwigać, wydaje mi się, że widać na akcjach chińskich, przynajmniej tak by się wydawało. Trudno powiedzieć. Jeżeli chodzi o złoto, to dało średnioterminowy sygnał kupna,
No, wynika to z tych różnych zagrożeń, które w tej chwili widzimy, a nie z inflacji. Dlatego też nie uważam tego jeszcze za trwały sygnał. Czyli to chwilowa, paniczna ucieczka. To chwilowa, pokazująca to, o czym mówię od roku, nie wiem od dłuższego czasu. 1100 jest według mnie nieprzekraczalne i każde zbliżenie się do 1100 powinno być wykorzystywane do kupna złota. Panie Piotrze, to Kordek pyta jeszcze, jak pan ocenia ostatnie spadki na miedzi i KGHM-ie. Czy to może być sygnał o przyszłej słabej koniunkturze? I to jest dziwne, to jest dziwne, bo ta miedź zachowywała się tak w sposób zróżnicowany bardzo. Znaczy raz do góry, raz do dołu, ale generalnie taki raczej trend boczny, po czym właśnie podczas mojego urlopu, czyli w styczniu, no dosłownie się zawaliła. Nie wiem, dlaczego tak się stało. No mówi się oczywiście o mniejszych zakupach Chin, no takie tam opowieści. Jest to na pewno gra funduszy inwestycyjnych. Tak wygląda, jakby została pociągnięta przez ropę. Niebezpieczne jest to, że wielu w dalszym ciągu uważa cenę miedzi, że miedź za, określa miedź mianem doktora miedzi, prawda? Czyli, że miedź ma doktorat z ekonomii, tak się mówi. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli miedź tanieje, to ona pokazuje, że gospodarka idzie no, niestety w dół. Jeżeli to jest prawda, no to jest to bardzo zły znak. Ja nie wiem, czy to jest prawda, dlatego że w tej chwili działalność funduszy inwestycyjnych tak wypacza te wszystkie prawidła, że my nie wiemy o co chodzi. Być może chodzi o to, żeby kraje surowcowe no, wpadły w duże tarapaty. No i tu dobry moment na teorię spiskową. Kolejne pytanie o to, kiedy Amerykanie wreszcie przestaną płacić OPEC-owi za wykańczanie Rosji? Ile można, nie wiem, czy płacą OPEC-owi. To jest bardzo ciekawa sprawa. Tutaj jest wiele elementów, bo to, co się w tej chwili dzieje, bo załóżmy, że ropa zejdzie do 30 paru dolarów za baryłkę, no to przecież automatycznie skończy się wydobywanie ropy łupkowej w Stanach. No po prostu będzie to nieopłacalne. No to Amerykanie sami sobie by szkodzili. Poza tym załóżmy, że te zawirowania na rynku surowców zawalą rynek akcji. No to sami sobie by szkodzili. Ja nie wiem, czy nie było tak, że rozpoczęło się walką z Rosją na ropie. Nie było tak, jak często przytaczane przeze mnie balada Goethego, Uczeń Czarnoksiężnika. Tak? Rozpoczęliśmy pewien proces, tylko nie znamy hasła, żeby go zakończyć. To jak jesteśmy przy teoriach spiskowych, to jeszcze jedno od Michała. Czy możliwym jest, że Chiny kłamią w sprawie swojego wzrostu gospodarczego? Tu już myślę, ale że... chińskie dane są kompletnie niewiarygodne. To aby zwalić ceny surowców i kupować taniej. Nie, nie, nie. To za daleko posunięte. To nie wiem. Oni mają dane rzeczywiście swoje makro niewiarygodne. Wszyscy o tym wiedzą. Niektórzy twierdzą, że ich gospodarka od 2-3 lat rośnie w tempie nieraz 7,5 czy tam 7% na 5% na przykład. Jaka jest prawda, nie wiemy. Ale nie, nie. To, że podają takie i inne dane po to, żeby zrzucić ceny surowce, no, nierealne. No to panie Piotrze, na koniec pytanie. Czy trzymać się z dala chwilowo na pewno od rynku walutowego, jeśli nie mamy... Rynku walutowego to lepiej w ogóle trzymać się z dala. Smykałki do hazardu. Ja zawsze przytaczam taką wypowiedź mojego kolegi z dawnych lat, nie moja, ale bardzo mi się podoba, że inwestowanie na rynku walutowym to jest tak jak prowadzenie myśliwca jakiegoś F-16, prawda? A w porównaniu do tego inwestowanie na rynku akcji to jest tak jak prowadzenie czy pilotowanie kukurydznika. No więc ja, jeżeli chodzi o rynek walutowy, to może urwać rękę i pozbawić pieniędzy. No. A akcje teraz? No na akcjach przynajmniej do zera się nie zjedzie. No. Można stracić kilkanaście, kilkadziesiąt procent w zależności od tego, gdzie się ma zalecenia stop, ale do zera się, a na pewno nie do minusa. No ale w a na walutach można. Poczekać na Mario Draghiego? Nie, nie, no trzeba czekać. No to nie ulega żadnej wątpliwości tutaj wpadać w panikę z powodu tego, że banki nam pociągnęły wszystko do dołu. No to nie ma sensu absolutnie. No są sygnały sprzedaży. W Stanach Zjednoczonych jest dość blisko do utworzenia takiej nieprzyjemnej formacji koślawego, ale jednak podwójnego szczytu, co by było no, bardzo niedobre. W ogóle pamiętajmy, to oczywiście się tak tylko mówi, ale mówi się, że jaki styczeń, taki cały rok, tak się mówi w Stanach, więc no, tego stycznia wiele nam nie zostało.
kończą się przynajmniej czarne łabędzie jak na razie. Bez przerwy mamy jakieś czarne łabędzie. Jeśli możemy jeszcze przez chwilę przetrzymać górnicy, bo byśmy zapomnieli przez tego Franka oczywiście. Tylko co ja mam powiedzieć o górnikach? Przegłosowane. Ja wiem, ale ja się na tym, powiem szczerze, nie znam. Jak słyszę taką kakofonię głosów i opinii na ten temat, że stwierdzam, że jestem po prostu w lesie, jeżeli chodzi o to. Nie wiem, kto tu ma rację, czy związkowcy, czy sami górnicy, czy rząd. Jest wielu mądrych ludzi i dlaczego to jest tak, że 300 zł jest w kopalni, a 900 czy tam 600, bo to też słyszałem różne liczby, jest na skład, na, jak pan kupuje detalicznie. Skąd robi się to podwojenie, potrojenie ceny? Niektórzy mówią o polityce podatkowej, z kolei rząd udowadnia, że to nie jest prawda. Totalny bałagan. Ktoś powinien wyjść i przedstawić na tablicy, o co tu w ogóle chodzi. Bo ja nie wiem. Może dlatego, że byłem na urlopie, nie uczestniczyłem w tej debacie, to nie wiem, ale przyznam się, że ja nie będę się na ten temat wypowiadał. Nie wiem. Dobrze, panie Piotrze, to w takim razie czekamy na to, co się stanie. Miejmy nadzieję, że dożyjemy jakoś do przynajmniej dożyjemy lutego. Zapewne, na jakiś szlak nie trafi. Ale co będzie się działo? Niestety, zgodnie z tym chińskim powiedzeniem, przekleństwem, abyś żył w ciekawych czasach, więc żyjemy w ciekawych czasach. Piotr Kuczyński. Dziękuję bardzo. Dom inwestycyjny Xelion. Dziękuję bardzo. A po więcej informacji na temat tego, co na bieżąco dzieje się na franku, ale i w gospodarce i na giełdzie, zapraszamy oczywiście do portalu bankier.pl.